Flash Fashion Night, kolejna edycja. Bardzo miło mi Panią widzieć, szczególnie, że dawno już Panią nie widziałem na takim publicznym wyjściu. Co więc dzisiaj skłoniłoby wpaść? No jestem muzą duetu MMC. Nie wypadało nie przyjść. Nie, absolutnie. I to jest impreza, na której bywałam już właśnie jako muzę Gosi Baczyńskiej, Maćka Zienia. No i bardzo lubię w ogóle wydarzenia modowe. Moda jest moją pasją. Dzisiaj, jak pani przeszła przez ściankę, to jeden z moich kolegów powiedział: ale pani Kasia dzisiaj wygląda, jaka torpeda! A pani na przymiarkach też miała takie wow, ale mi super przygotowaliście rzecz. Tak, ja mam taką figurę, która bardzo lubi tego typu sukienki. Nie mówię tutaj o przezroczystościach na dole, ale mówię o gorsecie u góry, czyli eksponowanie ramion, pleców. Bardzo dobrze się w tym czuję, swobodnie i wiem, że to jest dla mojej figury korzystne. Poza tym jeszcze welur i to granatowy, który podkreśla kolor oczu. Myślę, że kluczowe w stylizacji jest to, żeby zrozumieć, co dla nas jest dobre, co nam dla nas jest korzystne. Ja jednak muszę do tych przezroczystości przejść i wrócić, bo zauważyłem, że faktycznie te pośladki są odsłonięte. To jest dlaczego? Czy może w takiej kreacji jakiś przekaz? Pani już nie jeden raz udowodniła, że odwaga jest pani cechą. Tak, i jeszcze powiem, że mam na sobie zwykłe majtki. Przepraszam, ale... To my też nosimy zwykłe majtki. Tak. I właśnie o to chodzi. Myślę, że w ogóle jest taki trend modowy. Dzisiaj jest przede wszystkim ta impreza jest o modzie, więc oczywiście dla większości portali będzie to sensacja, że zobaczono moje pośladki i majtki. I rozumiem to, bo tym się żywi show biznes. Natomiast jeżeli chodzi o modę, no to w modzie bardzo dużo jest, szczególnie Bella Hadid bardzo często chodzi w sukienkach, które odsłaniają bieliznę, które są ażurowe. Ja myślę, że to jest coś takiego, że myślę, że chodzi o kobiecą seksualność, która w tej chwili chodzi o bardzo trudną rzecz w sumie, czyli to, że w momencie, kiedy się ubieramy, nawet w tak prowokujący sposób jak ja dzisiaj, nie jesteśmy ofiarami z założenia, nie jesteśmy od razu łatwym kąskiem i nie mówimy tak w żaden sposób. To mężczyzna powinien panować nad sobą, czy po prostu osoba, której się podobamy, powinna panować i powinna wiedzieć, co ze sobą zrobić w takiej sytuacji, jeśli nawet jeżeli ktoś jest tak prowokujący. W drugą stronę idąc, byśmy musiały zakrywać wszystko, bo my jesteśmy winne w takiej sytuacji tego, że ktoś poczuł zew i zrobił różne straszne rzeczy, prawda? I to dotyczy dzieci, mężczyzn, wszystkich. Czyli po prostu to jest taki rodzaj wyzwolenia.